Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Priest Simulator. I mamy tutaj zadanie porozmawiania z Melisą, więc ciśnijmy. Ona gdzieś stoi przed kościołem, także zaraz powinniśmy ją zobaczyć. Ciekawy jestem, czy... Ta wieś zasługuje na potop. Co do... To organista, dobra. Wy tam pisaliście, że nabojów dużo zużywam, bo strzelam jak opętany. Tak, no i bardzo lubię to robić. I tak będę robił. A to, że... O, baseballem można... Sorry. A to, że baseballem można machać i tak dalej, no to wiem. Ja tutaj pani się na Fiacie wyżywa. Nabojów mam full. Dobra, idziemy do Melisy. Gdzie ta moja... A to nie moja Melisa, to jakaś inna. Moja to nie pamiętam, jak się moja narzeczona nazywa. Masz dla mnie prezent. Proszę. Podoba ci się? Ładnie pachnie, ale potrzebuję czasu na przestudiowanie. Co robisz wieczorem? To co zawsze. Będę biegał po wsi jak głupi i czekał na wiadomość. W tym wypadku od Mortimera. A co z pogrzebem? Ciało za chwilę zgnije. Makabryczne wydarzenia, nieprawdaż? Gdziekolwiek się nie pojawię, ludzie stwarzają jakieś kłopoty. Nie schlebiaj sobie. Bez ciebie też się dużo dzieje. Najpierw kremowa, teraz torpedo. O co kaman z tym całym kremową? Może ty go godnie zastąpisz? Na pewno jesteś przystojniejszy. Przestań! Fatima, Guadalupe, Licheń. Co 5 minut gdzieś we wszechświecie odbywają się jakieś jarmarczne rewelacje. Ale tu miało miejsce objawienie w postaci narodzin chrześcijanistycznego geniusza. Kiedy Kremowa panował w Sandeville, poziom chrześcijanizmu wynosił 106%. Nad wsią krążyły anioły. Po pożarze kościoła poziom chrześcijanizmu drastycznie spadł, a Kremowa umarł w gorzkim żalu. Chuj tam z Kremową. Dała mi schemat. Z serduszkiem. Namalowałam sporo obrazków, ale podobno chochoł rozdał je szatanistom. Po co? Nie wiem. Odzyskasz obrazki, prawda, ojcze? Będzie fajnie. To jak sponsorio skubany. No dobra, nowy schemat ulepszenia broni. Możemy wykonać ulepszenie w piwnicy kościoła, jeżeli posiadamy wymagane zasoby. No dobra, no... A, święte obrazki. Gdy pokonujesz szatanistę, masz szansę na znalezienie świętego obrazka. Im więcej unikatowych obrazków masz, tym trudniej znaleźć kolejne. Aha! To ładnie. Ty, ona to kurde taka jakaś, nie wiem, no... Dziwna ta babka jest. Jakaś taka niewyżyta. Gdzieś telefon dzwoni. Tu jest chyba budka. Eś, z tymi krzyżykami nadało. Cześć, Orlok. Nie wiem, czy mnie jeszcze poznajesz. Vamela, nie przejmuj się. Robię wszystko, żebyśmy mogli wrócić. Tak? Na przykład co? Zniszczyłem szatanistyczną siedzibę. Pokonałem szalonego kościelnego. Przywróciłem cykl dnia i nocy. Byłem świadkiem egzorcyzmu. I właśnie przygotowuję się do pogrzebu. Gdzie w tym wszystkim powrót do Nietoshopa? To jest ciąg przyczynowo-skutkowy. Nie masz planu, prawda? Po prostu wykonujesz ich polecenia i masz nadzieję, że magicznym sposobem otworzą się wrota piekielne. A mam wybór? Czekałam na ciebie. Powiedziałam, że załatwiłam transport. Poznałem okultystę. Pomoże mi odzyskać klątwę i wracamy. Orlok, mnie też na czymś zależało. Przez ciebie przegapiłam koncert. Masz ty, synu. Dojebałem. Przecież wiecie, że nie zrobiłem tego celowo. To przez spoilera i jego pierdolony wichajster przyspieszyłem czas. Muszę przeprosić Vamelę. No dobra, zauważyliście, że Vamela i Melisa mają bardzo podobne głosy? Jakby to jedna osoba dubbingowała. No dobra, mamy poszukać kwiatów. Nie wiem, na co mi kwiaty? Ale dobra, no poszukajmy, jak mus to mus. Pisaliście też, że rozwalając tutaj rzeczy zdobywam te takie różne, powiedzmy, przedmioty recyklingowe do ulepszenia kościoła i te sprawy. Weź ty, synu. No to rozwalam. Ale na cholerę mi kwiatki? Dobra.
chodźmy. Tam jest znacznik. Poszukaj kwiatów. Ale jakich? Polnych? W wazonie? W czym? O kuźwa! Co to się tu? A przyszedłem sobie na pałę. A tu takie chocki-chocki, kurde. To bomba jakaś, kuźwa. A ten to jakiś jest taki inny, patrzcie, to taki szkieletor jest, kuźwa. To jakby z martwych powstał. No normalnie szok w trampkach. A weźmy go, ciuknijmy. A ten mnie jeszcze strzela tu. O! Masz los, co za... Teraz z górulki dostałem. Tamten się sam wysadza. Czekajcie, bo tutaj coś kurde, jakby one się respiły nagle. A jak to mówią, co nagle to po diable. Kurde, ten jaki normalnie jest napalony na mnie. Powiem wam szczerze. Dobra, ten jeden drugiego strzela, dobrze, dobrze. O, ten już nie wytrzymam napięcia. Tamten mu w plecy walnął. To ten go wziął i kuźwa zastrzelił, no i dobrze. Teraz tego ciula trzeba wykończyć. Jakby go z krzyżyka tak ciupnąć. Masz za swoje. O co tu się rozchodzi? Skąd tu tyle tych... O, kwiatki. Dobra, kwiatki znaleźliśmy, ale jedną sztukę. Tutaj jest druga. I tam jest trzecia. Dobra, mamy odebrać telefon. Ale po co mi te kwiatki? I generalnie rzecz ujmując, to po co ja tu przylazłem? Tylko, nie wiem, no... Tylko się porespiły te kościotrupy. No nic, idziemy odebrać telefon, słuchajcie, bo... Bo nam każą. Szczerze powiedziawszy... Czasami nie rozumiem, co autorzy mieli na myśli. Ale robimy swoje. Orlok górą, jak to mówią. Tase blanta tam jara, kurde. Zara odbiorę, muszę się w amunicję wyposażyć. Mam wszystko, kupię wszystko. Cześć, Orlok, mówi Nostra. Spoiler. No nie, no ty też chcesz mi dojebać? Ech, wiedziałem. Mam prośbę. Ja daleko stoi taki amerykański domek. Czasami urządzam tam kulturalne ćpańsko dla VIP-ów. Wstęp tylko w przepchaniu. To koniec prośby. Ach, no tak, rozmarzyłem się, przepraszam. Ostatnio grubo zabarowaliśmy. Wiejski naukowiec przesadził z porami. Początkowo myślałem, że to zwykłe, niegroźne przedawkowanie. Wiesz, padaczka, piana z ust, mówienie różnymi językami. Ale? Ale to trwa już przynajmniej miesiąc. Opętanie. Wiedziałem. Skoro jesteś już księdzem, to może rzucisz na niego okiem? Spoiler. Tak? Nie dotarłeś do momentu, w którym to wszystko zaczyna mnie obchodzić. A chciałbyś wiedzieć, jak odzyskać klątwę? Mortimer już się tym zajmuje. Nie, Mortimer powie ci, jak pokonać wampira. Ty chcesz go obrabować. Potrzebujesz obu informacji. A, się porobiło. Pa, jaki kuźwa. Dobra, musimy wykonać egzorcyzm. Dobra, to pomysł jest taki, czekajcie, bo musimy iść ulepszyć ten krzyżyk, bo jak? Bez krzyżyka? Trochę nie wypada, nie? A schemat nam dała Melisa. No to wykorzystajmy. To teraz tak. Jak to się robiło, kurczę blacha? A tutaj. O, wzmocnienie Kruca Fuksa. Ale czegoś nie mam. Czegoś nie mam. Dobra. To idziemy. Wykonaj egzorcyzm. Łatwo powiedzieć. Dobra. Kulturalne ćpańsko z VIP-ami, tak? Kuźde. Sam Mortim... Ten... Nostradamus wymyślił. O, o, o.
Chociaż można by go tutaj czepnąć. Gdzie jest twój Bóg? Wiecie. Zaraz, tutaj. O! Ona się broni. Dobrze ci tak. Widzicie? Bez marnowania nabojów. Tam jaka schadzka. Dobra, spróbuję ich tam obejść jakoś. Mam nadzieję, że mnie nie przyuważą, bo nie mam ochoty się dzisiaj z szatanistami za bardzo naparzać. Czy to jest ten amerykański domek, gdzie się kulturalne ćpańsko odbywa? Najwyraźniej tak. Gdzie jest twój Bóg? Nie po oczach! Nie w szczepionkę! Nie po oczach! Nie w szczepionkę! No ja cię dźgać mam. Boli. Ma boleć. Dobra, teraz ciebie kuj. O, ten też ma widły. Trzeba uważać. O ty! Dobrze ci tak. Gdzie jest twój Bóg? A się boi, patrzcie. Oni powiedzieli, że mogę jakieś karty tutaj znaleźć. A jak go w papę tam... No dobra, ale trochę mi się oberwało. Dobra, między oczy za 2 punkty, okej. W paszczy szaleństwa, no dobrze. One cause death, jak to mówią, trzeba... Egzorcyzm, zdrowie. Podczas przeprowadzania egzorcyzmu powoli tracisz zdrowie. Możesz je odzyskiwać, wykonując cele egzorcyzmu. Te po spadku życia zależą od poziomu trudności egzorcyzmu oraz poziomu atrybutu świętość. Amen. Łożesz ty, synu. Dobrze. Egzorcyzm, świętość. Następujące czynniki podnoszą atrybut świętość. Podnoszenie poziomu splendoru, kupowanie odpowiednich suplementów, bycie pod wpływem alkoholu. O. No dobra, nie wiem, co mnie tam czeka w środku. Wejdźmy. Zobaczmy, pewnie się zesram, ale trudno. Okej. Okay. Mamy totemy. Odwróć wszystkie krzyże w domu, niż szatanistyczne totemy. Aha, to o to chodzi? Kurde, myślałem, że to jakoś inaczej będzie tam. Egzorcyzm, szatanistyczne totemy. Zanim wypędzisz demona, musisz zniszczyć wszystkie totemy egzorcyzmowanym obszarze. Egzorcyzm opętany. Po zniszczeniu totemów możesz wyegzorcyzmować opętanego. By sukcesem zakończyć egzorcyzm, musisz wykonać również inne zadania. Weź ty skurde, no. Dobra. Pójdźmy do tego totemu, bo tam... Aha. Dobra, to mamy zaliczone. Ktoś tam zabił dechami to wszystko. A krzyżyki? Gdzie są krzyżyki? Dobra, tam na razie nie właśnie, bo ja nie wiem, czy tam nie ma opętanego przypadkiem. Krzyżyków szukam, cholera. Ale ślepy jakiś jestem, nie widzę. O, ja to chyba zdrówko tracę tutaj. Czekajcie, bo tutaj coś... O ty, panie! No dobra. Kurczę, blaszka, to powiem szczerze. O, ty synu. Ale dobra, ja totemów jeszcze wszystkich nie zniszczyłem, ani krzyży nie porozstegowałem. Dobra, 4 totemy zniszczone, jeszcze 1 totem. Odwróć wszystkie krzyże w domu, dobra. Tu jest jakiś. Stryk. Okej, okay, wypędź demona. Dobra, egzorcyzmuj. Santurge dai calci di rigore. Demon wypędzony. No i elegancko, no dobra, w minutę 30. To kurczę. Powiem szczerze, naprawdę kozacki ze mnie proboszcz. O, black metal zdobyty. O, jaki gościu dziwny jest. O. Kłopoty. Mamy porozmawiać z Wamelą. Egzorcyzm, nagrody. Dobrze, nagrodami za udany egzorcyzm są black metal oraz znaczny wzrost poziomu chrześcijanizmu we wsi. Możesz otrzymać dodatkowy black metal, jeśli uda ci się wykonać egzorcyzm w rekordowym czasie. Cóż to za czas jest rekordowy? No dobra, muszę z narzeczoną porozmawiać, bo przecież... Wamela, właśnie skończyłem pierwszy egzorcyzm. Chcesz zobaczyć moją rękawicę telekinezy? Nie. Nazbierałem ci kwiatów.
Patrz, ile kolorów. Nie podoba mi się, że mój facet odprawia egzorcyzm jak jakaś pizdeczka. Po czyjej ty jesteś stronie? Ja żadnych stron nie wybierałem. Odkąd wyszedłem z kościoła, atakują mnie wsiury diaboliny. Dostosowałem się do warunków. Gdy po ciebie zadzwonię, wracamy do piekła. Trzeciej szansy nie będzie. No dobra. Na piekielnych arenach nie będę miał żadnych szans. Potrafię wytwarzać bronię, ale bez klątwy pozostanę prowincjonalnym tyranem. No i choćbym miał skończyć jako woryk treningowy do farmienia splendoru, nie zostawię w Amelii nietoszopa na pastwę losu. Jeśli nie zdążę dopaść wampira przed telefonem w Amelii, wracam bez supermocy. Okej. No dobra, musimy porozmawiać z Mortimerem, słuchajcie. Bo tu widzę, że nasza narzeczona to daje nam ultimatum. Taka wampirzyca, taka kurde, normalnie taka... diablica wcielona. Skąd ja to znam? O cholera, ale żem se na łeb. O kuźwa! Zostawcie mnie! Mamy porozmawiać z Mortimerem, więc zróbmy to. A dlaczego tu nie ma obstawy na tym cmentarzu, ja się grzecznie zapytuję. Już tam gonią mnie szatanistyczne świnie, a to... Czy oni mnie jeszcze gonią? A możesz ty mi powiedzieć, ziomuś, dlaczego ty bejsbolem po grobie, kuźwa, naparzasz? Uszanowanie, doktorze Van Mortimer. Na czym stoimy? Zadam ci kilka prostych pytań. I okaże się, na czym stoimy. O? Musimy się spieszyć. W każdej chwili mogę mieć transport powrotny do piekła. Wróćmy do momentu, kiedy lądujesz w Sandeville. Wyobraźmy sobie historię alternatywną, czyli taką, której torpedo cię nie wyegzorcyzmował. Czyli nie dostajesz jego błogosławieństwa. Czyli że po prostu jestem wampirem? Że jesteś wampirem Orlokiem, piekielnym tyranem, z latami stażu, z supermocami wzbudzającymi podziw i panikę. Nie przestawaj. Jak reagujesz na wizytę w kościele? Jak reagujesz na światło słoneczne? Jak reagujesz na wzrastający poziom chrześcijanizmu i unoszącą się woń polskiego czosnku? Nie byłem w podobnej sytuacji, ale chyba niespecjalnie mnie ruszają te rewelacje. Dlatego czeka cię ciężki pojedynek. Bo w takim razie wampira, z którym przyjdzie ci się zmierzyć, też nie będą ruszać. Musimy odzyskać kropidło kremówy. Torpedo przerżnął je w grach hazardowych. Ty odzyskaj kropidło, ja załatwię zabójczy środek. Żółć! Torpedo był nałogowym hazardzistą. Tym był szczęśliwszy, im większy majątek mógł roztrwonić. Kiedy kończyły się pieniądze, zastawiał dobra kościelne. Na szczęście diabolina rzeczy, które wygrywa w kasynie, wrzuca do jednorękich bandytów. Dobre. Musimy poszukać klucza do domu w jego okolicy. Okej, okay, no dobra. Więcej pić, mniej ścać. Ale dlaczego ty ruszasz ten grób, kuźwa, gościu? Nie rozumiem tego. No dobra, mamy zadanie do wykonania, to zadanie wykonamy, ale to w kolejnym odcinku, natomiast w dniu dzisiejszym myślę, że poziom szatanizmu sięgnął już takiego pułapu, że można powoli kończyć. Także ja dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału, zostawcie lajki, subki, oczywiście jak zawsze sekcja komentarzy należy do was, trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa.